Słuchajcie, nadszedł ten dzień i zabieram Was na tradycyjny koreański ślub. Będzie to ślub Kasi. Zapraszam! Słuchajcie, jesteśmy tak na styk, że musimy taksówką jechać. Ale zdążymy, zdążymy.들어보면 신랑에게 기러기를 전해주시기 바랍니다. 자, 다시 기러가범과 신랑이 예를 갖춰 인사하겠습니다. 기러가범 신랑 인사. 기러기는 화목과 질서를 상징하고 그리고 정전을 지키고 흔적을 남기고 한다는 세 가지의 덕목을 지니고 있다고 합니다. 따라서 이에 앉으시기 바랍니다. 기러기란 한번 짝을 이루면 평생 새로운 짝을 찾지 않고 수절과 정절을 지킨다고 합니다. 서약을 받아들인 의미로서 기러기를 받아들이시겠습니다. 장인과 장모님께서는 전화상을 받아서 지키고 가고 빌리는 행위를 하겠다라고 다짐을 하는 가마꾼 들어와서 퇴장하겠습니다. 하나, 둘, 셋! 자, 우리 수고해준 가마꾼에게 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 사업부 불신 다음에 자, 이제 신랑과 신부가 이렇게 서로 마주에 섰습니다. 자, 이제 신랑과 신부가 서로 예를 갖춰서 인사를 나누겠습니다. 자, 신랑과 신부 인사 나눌 때 축하의 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 신랑 신부 인사!
자, 양가 어머니께서는 앞으로 나오셔서 청홍초에 불을 밝혀주시기 바랍니다. 집사께서 안내해주세요. 자, 신랑의 어머님께서는 홍초에, 그리고 신부의 어머님께서는 청홍초에 불을 밝혀주시면 되겠습니다. 자, 음향의 위치에 따라서 푸른색은 음을 뜻하고 붉은색은 양을 뜻합니다. 따라서 신부는 음으로서 청초에, 그리고 신랑은 양으로서 홍초에 불을 밝히는 것입니다. 자, 오빠. 네, 큰 박수 보내주시고요. 우리 학인을 향해서 한 번 더 인사드리겠습니다. 자, 친재 학인을 향해서 한 번 더 인사 부탁드립니다. 와우. 박수는 마음의 표현입니다. 친절하는 마음, 배우자를 존중하고 받드는 마음을 평생 간직하시기 바랍니다. 소다빌베. 신랑이 다 빼놓아서 신부에게 절을 한번 하겠습니다. 자, 신랑이 절할 때도 큰 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 신랑 1배. 신랑도 친절하는 마음, 배우자를 존중하고 받드는 마음. 부제베. 이제 신부가 다시 신랑에게 절을 두 번 하겠습니다. 신부 제베. 자, 박수는 끝까지 많이 보내주셔야 합니다. 자, 이제 여기서 신부가 절을 두 번 하고 신랑이 절 한 번 하는 이유는요, 음향의 위치에 따라서 음인 신부가 음수의 최소 숫자인 짝수를 이뤄서 두 번 절을 하는 것이고요, 양인 신랑이 양수의 최소 숫자 홀수를 이뤄서 한 번 절을 하는 것입니다. 서배우네. 자, 이제 다음은 신랑과 신부가 서로 배우자에게 서약을 하고 그 서약을 받아들이는 서배우대가 있겠습니다. 서부종자 수잔우 서부 진종. 자, 이제 다시 갑시다. 자, 이제 이뤄서 우리의 절, 플레이식의 절차는 모두 마쳤습니다. 자, 오늘 먼저 선창합니다. 아들, 딸, 열둘라, 천년, 만년, 잘 살아라. 시작! 아들, 딸, 열둘라, 천년, 만년, 잘 살아라. Jak wam się podobało? Zupełnie coś innego niż ten ślub, który pokazałam wam ostatnim razem.
który był właściwie wzorowany na naszych ślubach, na ślubach zachodnich. A tutaj mamy typowo tradycyjny ślub ze wszystkimi takimi obrządkami, ceremoniami. Ja powiem wam też, że ja również widziałam to po raz pierwszy, ja się tylko uczyłam o tradycyjnym ślubie koreańskim i muszę przyznać, że jest to coś niesamowitego, że jest to coś innego i na pewno ciekawszego od tych takich wszystkich wyprodukowanych niczym na taśmie produkcyjnej ślubach tutaj w Korei. Na pewno było bardziej interesująco zobaczyć właśnie, jak prowadzony jest taki ślub. Trochę współczuję Kasi, ponieważ jest dzisiaj bardzo, bardzo gorąco, ale również i również od was życzę Kasi wszystkiego, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Macie tutaj Kasię, już przebraną w pięknym hanboku polskim. Kolorach polskich, bo hanboku koreański, wiadomo. Kasiu, bo jest tak szybciutko, szybciutko. Dlaczego zdecydowałaś się na tradycyjny ślub koreański, a nie na taki wedding hall? Jak widzieliście przed chwilą, jest to dużo więcej zabawy, jest dużo głośniej, nie jest tak sztywno. Co prawda namęczyliśmy się, bo hanboki są ciężkie, ale mimo wszystko jest to dużo więcej frajdy niż na zwykłym koreańskim ślubie. Ja się zgadzam, przepięknie było, naprawdę. Przepięknie wyglądałaś, wniesienie to w ogóle wrażenie zrobiło. Zmieściło, to było takie malutkie po prostu. Nie byłaś tam taka troszeczkę zciśnięta? Nie, absolutnie super wygodnie. Super, no to dobrze. No to jeszcze raz ci gratuluję ode mnie. Dziękujemy. I od moich widzów. Dziękujemy ślicznie i idę dalej witać gości. Witaj. Trzymaj się. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o koreański tradycyjny ślub. Jeszcze raz bardzo dziękuję Kasi, że pozwoliła mi filmować ten wielki dzień dla niej. I cóż jeszcze mogę powiedzieć, poza tym, co już powiedziałam na samej ceremonii, co widzieliście na filmiku. No na pewno było to coś innego. Widać było jakby większe uczucie mimo wszystko, niż te takie hurtowe, z taśmy produkcyjnej śluby, jak właśnie widzieliście na poprzednim filmiku ze ślubu. Ja się o tradycyjnym ślubie oczywiście uczyłam, będąc na koreanistyce, no ale taki tradycyjny ślub to tam ileś dni trwa, 3 bodajże. Tutaj to zmieściliśmy się w taką niecałą godzinkę, myślę, razem z występami i z tym wszystkim kłanianiem się i tak dalej. Ale te najważniejsze elementy, które widzieliście, właśnie to były. I jeszcze taka rzecz, Kasia razem z Dori prowadzą bloga Polki w Korei, tutaj macie linka teraz na dole i również link będzie w opisie, możecie sobie kliknąć, możecie się z niego dowiedzieć wielu fajnych rzeczy, poczytać sobie na przykład, jak kupić hanbok, jak się uczyć koreańskiego, jest dużo nowinek, jeżeli chodzi o kosmetyki, ogólnie o życiu w Korei i myślę, że warto sobie zasubskrybować i czytać tego bloga. Również mają Instagrama. Również wrzucę link do opisu. No i to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przepraszam, że tak rzadko ostatnio są filmiki, ale jak już wspominałam na moim Twitterze i Facebooku, przeprowadzam się. Wreszcie się przeprowadzam. Oczywiście będą filmiki, jak już się przeprowadzę, będą częściej niż raz na 2 tygodnie, tak? Postaram się, naprawdę się postaram. O samej przeprowadzce również opowiem. A teraz po prostu subskrybujcie, lajkujcie ten filmik i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!